Witam Was wszystkich. Jesteśmy w warsztacie Marcina Meteo. Witam. I dzisiaj będziemy korzystać z jego doświadczenia w kwestii ostrzenia noży. Bo teraz tak, nie każdy potrafi zrobić nóż, nie każdy będzie robić własny nóż, ale każdy może spróbować nauczyć się naostrzyć własny. Przynajmniej powinien się nauczyć. Przynajmniej powinien, o słuchajcie, co? Przynajmniej powinien. I teraz słuchaj, Marcinie, ja bym chciał, żebyś sprawę na początek uprościł. Jeżeli ktoś pierwszy raz w życiu ma ostrzyć swój nóż, od czego powinien zacząć? Co byś mu doradził? No jeżeli mamy tutaj nożyk przykładowy... Tak. To nie jest Marcina, to jest... No nie jest mój, ale akurat jest pod ręką. Tutaj jest kolegi. Kiedy nóż nam się już stępi, bądź nie jesteśmy zadowoleni z jakości cięcia, no najlepiej w najprostszy sposób go podostrzyć na najprostszej jakiejś osełce. Dobrze by było mieć osełkę diamentową, gdyż już teraz w tych nowocześniejszych stalach po prostu te osełki ceramiczne średnio sobie radzą. No i jakość tego oszczenia jest dużo lepsza na diamencie niż na jakiejś zwykłej, kamiennej, nie wiem, do oszczenia kosy ostrzałce. Zaletą diamentu jest to, że on bardzo dobrze ścina osnowę tutaj tej krawędzi tnącej w stali i pozostawia węgliki na miejscu, nie wykruszając ich. No wiadomo, diament jest twardszy od stosowanej stali w nożach i całkiem to przyjemnie wygląda. No najprostsza to metoda to jest ostrzenie z ręki, aczkolwiek troszeczkę wymaga to wprawy. No i na co tu trzeba zwrócić uwagę? No na trzymanie przede wszystkim kąta, który już był wcześniej wyprowadzony w nożu. Jeżeli on nie jest zbyt mocno zniszczona, ta krawędź tnąca, to spokojnie na takiej ostrzałce możemy sobie ten nóż podostrzyć. Ja tutaj przygotowałem kawałek taśmy dwustronnej. O, udało się. Jest. I możemy taką osełeczkę zwykłą, w miarę tanią, nabyć w znanych portalach aukcyjnych. Przyklejamy sobie tutaj. O, ona się już nam fajnie trzyma. Jest zawsze to bezpieczniej niż tam trzymać w palcach i kombinować. Przykładamy sobie nóż, żeby leżał tutaj tą krawędzią, która już jest do płazu tutaj ostrzałeczki. I staramy się utrzymać ten kąt, który jest jeszcze tutaj nadany w tym nożu. I takimi ruchami po całości, nie zmieniając kąta, przesuwamy sobie nożyk po diamenciku. O. To jest najprostszy sposób i najbardziej chyba wydaje mi się dobry, jeżeli jesteśmy w terenie, tak? Możemy zawsze gdzieś ten kamyk czy ten diamencik zamocować, przyczepić i sobie ten nóż podostrzyć, jeżeli jesteśmy dłuższy czas w lesie, a nóż już nam się stępił. Kilkakrotne pociągnięcie z każdej strony. Docisk mniej więcej taki sam, nie za mocny. Tutaj czuć, jak diament sobie zbiera ładnie. O. I ten nożyk już czuć tutaj ma wystarczającą ostrość, taką typową roboczą. Łapie ładnie tutaj paznokieć. Nie ześlizguje się. Możemy zobaczyć, czy na kartce on bez oporu tnie. Wystarczająco, uważam, wystarczająco jest naostrzony, podostrzony tutaj do takiej pracy typowej survivalowej, czy też innej. A powiedz, Marcinie, jest takie magiczne słowo gradacja związane z ostrzeniem. Tak. Co ono oznacza? Tutaj akurat ostrzymy, podastrzamy nóż, bo on tutaj generalnie nie był mocno stępiony. To jest gradacja 600. Praktycznie do takiej typowej pracy w lesie, gdzieś tam na wyjeździe, w survivalu, no ta 600 nam spokojnie do podostrzenia wystarczy. Diament jest na tyle agresywny, że on tutaj zbierze nam tą krawędź bez problemu. Natomiast jeżeli nóż już jest poszczerbiony, czy też bardzo stępiony, możemy zacząć od niższej gradacji, czyli od grubszego ziarna. Robimy to wszystko tak samo, jak pokazywałem wcześniej, z tym, że parę ruchów wyprowadzamy z grubsza ostrze, później przechodzimy na gradację wyższą, czyli drobniejsze ziarno. No, maksymalnie do tej 600, no, moim zdaniem wystarczy, żeby ten nóż ciął, nie?
A gdybyśmy właśnie wykroczyli poza tą 600, bo rozumiem, że 600 to jest takie przez Ciebie sugerowane optimum. Wyższa gradacja, kiedy może się przydać? Jeżeli ktoś jest wymagający, chce, żeby ten nóż golił włosy, naprawdę był jak brzytwa naostrzony, przechodzimy wtedy na wyższe gradacje, 800, 1200, 2000, 3000, to już zależy po prostu od chęci, od czasu też, wiadomo, bo to no trzeba poświęcić czas na to. Umiejętności doświadczenia, prawda? Bo, tak, bo sama gradacja tutaj nam nie naostrzy. Bo zmieniając tutaj cały czas tą gradację, powielamy jakby z ręki ten kąt. Lecząc z ręki nigdy nie będzie taki sam. I ostrząc już na 2000 czy 3000, możemy nawet tu niezauważalnie zmienić ten kąt i załamać tutaj tą samą tą tnącą krawędź, po prostu tą wysoką gradacją, nie? Zmieniając tym samym, robiąc nie jeden tutaj kąt, a dwa. To jest właśnie mankament tego, że jak ktoś nie ma wprawy, a naprawdę to trzeba mieć dużą wprawę, żeby ostrzyć to dokładnie, no to mówię tutaj najlepszym wyjściem wtedy już tak wyprowadzić tą krawędź, to już na miejscu, jak się wróci z wyjazdu czy gdzieś tam z terenu, to zrobić to na przyrządzie, który utrzymuje nam ten kąt i po prostu ten nóż prawidłowo sobie wyprowadzić, a podostrzać w terenie na takiej 600, żeby ten nóż lepiej ciął. To powiedz, Marcinie, jeśli już mamy taką metodę opanowaną i chcemy spróbować czegoś trudniejszego, załóżmy, nie mamy możliwości zainstalowania tak na sztywno, to co polecasz jako krok drugi? Mam taką tu ciekawostkę. Nabyłem kiedyś w sklepie w Szczecinie taką osełeczkę, ostrzałkę diamentową. Ona ma tu z jednej strony grubszą gradację, a z drugiej jest bardziej delikatna. To jest świetna rzecz, bo to jest lekkie, można wrzucić do plecaka, przypiąć, nie wiem, w jakiejś kieszeni, żeby tego nie zgubić. Tu jest otwór na rzemyk. Ten materiał jest diamencikiem. Jest naprawdę świetnej jakości, bo on tutaj po bokach mi się przetarł już. Widać tu podkład z miedzi i jakiegoś tworzywa. Generalnie sam materiał tu ścierający jest dość cienki. No i jest bardzo trwały. On dalej w dalszym ciągu jest ostry i on ładnie też zbiera. Bierzemy sobie to, chwytamy tutaj w ten sposób. Trzymamy kąt tak jak na zasadzie wcześniejszej, żeby ten płaz tutaj krawędzi tnącej leżał. Jak ktoś chce, może sobie popatrzeć pod światło. I jedziemy w ten sposób, uważając oczywiście na palce, bo tutaj lecimy ostrzem w kierunku dłoni. Nie ciśniemy, diament robi robotę, jego nie trzeba tu przyciskać. I w ten sposób, takimi ruchami, w terenie podeszczamy sobie nóż, jeżeli on już wymaga tego zabiegu. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć na dzisiejszy język, to mamy do wyboru dwa rodzaje, w sensie przedziałów jakichś tam cenowych, te tańsze oczywiście i te droższe. I teraz właśnie tak, być może jesteś zorientowany cenowo, nie? Gdybyśmy mieli się sugerować ceną, to w jakiej cenie kupujemy diament, który rzeczywiście nam na długie lata posłuży? To od jakiego pułapu cenowego to się zaczyna? Można nabyć folię samoprzylepną. Ona kosztuje, nie wiem, w granicach 60 zł. To jest taki odcinek 200 na 100, dość spory. Oddziera się papierek. Można nakleić sobie na dowolny kawałeczek listwy aluminiowej na przykład i on też spokojnie do takiego lasu czy na jakiś dłuższy czas wystarczy w zupełności, nie są to jakieś wielkie koszty. Można to zrobić. Można nabić oryginalną osełkę, która jest oprawiona na jakiejś tam blaszce, na czymkolwiek. To już jest kwestia zasobności portfela, jak to mówią. Ale mówię w przypadku prostych rzeczy, prostego diamentu, nie jakiejś wielkiej jakości tych folii samoprzylepnych diamentowych. Można samemu stworzyć sobie takie narzędzie do ostrzenia. Jest coś takiego na rynku i teraz tylko tutaj oczywiście taka uwaga, że nie jesteśmy powiązani z żadną firmą, z żadną marką, ale pewnie się zetknąłeś z tym, że gdzieś tam na forach dużo osób tam mówi, a tej firmy są najlepsze i tak dalej. Jakie ty masz do tego podejście? Czy są najlepsze? No, dla mnie istotą ostrzenia jest ten diament. Tak? Jeżeli on skrawa mi krawędź tnącą, teraz stale są oczywiście wymagające, bo są przeróżne stale,
o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, więc no, tu bym sugerował, nawet zachęcał do zakupu tylko i wyłącznie diamentowej ostrzałki, bo no, niestety kamienna ma te wady, że, czy ceramiczna, że ona zniekształca się podczas procesu ostrzenia, powstają różne fale, jakieś niedogodności. Przekłada się później na jakość ostrzenia. No, oczywiście, bo jadąc pod danym kątem, wjeżdżamy w dołek już wyrobiony wcześniej i krawędź nam się zamiast ostrzyć, to tępi. No, obojętnie jak precyzyjnie trzymamy ten kąt, tak, to już nie jesteśmy w stanie. Tak, i zaczyna się problem, bo trzeba by było to wyrównać. Są specjalne oczywiście kamienie do równania takich siernic ceramicznych. No ale to jest następny zakup, kombinowanie. Dlatego uważam, że takie coś to jest najlepsze chyba rozwiązanie i tu nie ma czego szukać więcej. Powiedz Marcinie, gdybyśmy jednak mieli taki nóż, który no niespecjalnie widzimy tutaj, jaki jest kąt i musimy, że tak powiem, sami odgórnie nadać, ustalić pod jakim kątem. Jaki przedział preferujesz, polecasz? Generalnie już na tym nożu jest kąt, tak? My nie jesteśmy go w stanie teraz zmierzyć, jaki on jest, zwłaszcza ostrząc z ręki. No te kąty to przeważnie to jest, jeżeli chodzi o nożach użytkowych, czy tam survivalowych, to od 20 do 25, no rzadko do 30 stopni. No 30 to już jest, mogę powiedzieć, taka trochę siekiera. A mamy może jakąś ostrzałkę tutaj taką, która ma taki kąt, w takim sensie, że ktoś nie wie, jak ustawić ten kąt, wkłada w taką ostrzałkę i ten kąt mu trzyma, bo są też na rynku takie ostrzałki. Tak, oczywiście. Jak ty to widzisz? Ja sam używam ostrzałki tutaj znanej firmy, mam ją od 8 około lat. Ona już tu troszeczkę swoje wysłużyła. To jest uchwyt akurat, który trzyma klingę. Ja tutaj sobie podkleiłem to gumkami, żeby to jesteśmy mocniej w stanie to pokazać, trzymało. Jak tu są takie gumeczki podklejone. I ta śruba jest przerobiona dlatego, żeby tutaj stworzyć jakby większy kąt. Jak są płazy przykładowo do samej góry szlifowane, czyli pełny płaski jest robiony, to wtedy podkręcając tą śrubę, ten kąt nam się tutaj ładnie dostosowuje do kątu na obu płazach. On wtedy trzyma jakby po płaszczyźnie bardziej, nie za samą krawędź. Czyli jest pewny, bezpieczny chwyt. Taki. Lepiej trzyma, tak jest. I teraz taką strzałeczkę sobie tutaj rozkręcamy, łapiemy to tutaj. Tu mniej więcej, żeby to było gdzieś w połowie ostrza. Ja to zawsze robię w ten sposób, że jakieś 5 mm wchodzę w ostrze, żeby na około 5 mm te łapki tutaj, ten uchwyt chwytały tak za te płazy, klingę. Wtedy jest to w miarę dobrze, w miarę wytrzymałe i to trzyma się wystarczająco. I dokręcam śrubę tutaj, o. To sprawdzamy sobie, trzyma w miarę, tego nie będziemy cisnąć, bo diamentami nie trzeba cisnąć. Ja tutaj sobie dorobiłem taki pręcik, są oryginalne oczywiście uchwyty. Ja akurat, jako że mam tutaj jakieś narzędzia, zrobiłem sobie to z kawałka drewna, z jednego jakiegoś tam pręta. Dopasowałem otwory tutaj pod ten szpień. Zakładam sobie tutaj. Wiadomo, że tym w lesie nie ostrzymy, ale czy w terenie gdzieś tam, gdzie jesteśmy, ale wracając, załóżmy po dwóch dniach, czy po całym dniu mamy zniszczoną krawę śnącą, to najlepiej to zrobić albo w domu, albo w jakimś warsztaciku, piwnicy, przydomowym, gdziekolwiek, aby gdzie było przyklęcić do jakiego stołu. To stoi pewnie. Bierzemy sobie zestaw. Tutaj akurat mam prętów razem z diamentowymi ostrzałkami. Gradacja się tu od 240 zaczyna do 600, około 600. Zaczynamy od najgrubszej, jeżeli ta krawędź jest mocno zniszczona. Możemy zastosować sobie taki manewr, na przykład bierzemy sobie marker jakikolwiek. I ta krawędź, która już tu jest, a nie znamy jej na przykład, bo ostrzymy koledze nóż, to możemy sobie ją zamalować, żeby sprawdzić, jaki jest ten kąt w stosunku do ostrzałki oczywiście, bo tu nie wymagane jest mierzenie kąta, jaki on jest tu faktycznie, ale żeby to zaznaczyć, dlatego że biorąc tę pierwszą gradację,
przyjmujemy, że tu jest 20 stopni, wkładamy tutaj w otwór 20 stopni. Pięknie. Może przepraszam, jeszcze tylko pokażemy do kamery, tak, żeby nasi widzowie zobaczyli. Zobaczcie, tutaj mamy podziałkę. Jest podziałka, tak. Mamy stopnie, nie wiem, czy taka... O, do tej może. Tu jest tak, 17 stopni, 20, 25, 30. Jeżeli to jest nasz sprzęt, no to wiadomo, zawsze mocujemy ten sam nóż w takiej samej pozycji, tak samo go skręcamy, to da radę zapamiętać, po prostu marzemy sobie tym markerem, żeby się upewnić. Tylko przed przystąpieniem jeszcze właśnie do ostrzenia musimy sprawdzić te swoje pręty, łącznie z tymi ostrzałkami, czy one leżą na blacie prawidłowo. Nie? To znaczy? Musi być w dół tego pręta, musi leżeć w idealnej płaszczyźnie z krawędzią, która będzie nam skrawała ten nóż. Żeby czyli zachować ten kąt oczywiście tutaj, kiedy wprowadzimy. Tak, ten, tak, bo jeżeli, będzie wygięte, no jeżeli to... będzie wygięte, nie będzie ten sam kąt w następnych gradacjach, będziemy cały czas go zmieniać. Tak, będziemy, utrzymanie... myślimy, że robimy pod takim, robimy zupełnie tak, pod innym. To warto sprawdzić, jeżeli nie ma kto nam tutaj tego pogiąć, bo różnie to bywa, no to wiadomo, odkładamy, to powinno być to samo za jakiś czas, nie jest to pogięte. I teraz tak, sprawdzamy, jest ok, możemy przystąpić dopiero teraz do ostrzenia. Bo to jest rzecz bardzo ważna, to ustawienie. Bierzemy sobie tą pierwszą gradację, oczywiście jak jest ta krawędź mocno zniszczona, bo jak nie jest mocno zniszczona, to zaczynamy od razu na wyższą, nie ma co się, że tak powiem, tracić tego ostrza, tylko po prostu przechodzić. Tutaj możemy spróbować, bo tutaj jest już ten nóż w miarę naostrzony, to możemy sobie zacząć tutaj od gradacji, powiedzmy, 400, o, takiej. Przykładamy 20 stopni, bierzemy tutaj palcem, przytrzymujemy sobie, bo tutaj mamy luz na tym otworze. Przytrzymujemy palcem, żeby ten pręt chodził cały czas po tej płaszczyźnie, a nie po górnej, bo on nam będzie tu falował cały czas i też zmieniał tutaj nam... Zmieniał nam bardzo delikatnie kąt. To jest bardzo ważne przy wykańczaniu ostrza i później jak założymy tą 600, to ona nam może troszeczkę zmienić ten kąt i tą krawędź jeszcze nam tutaj leciutko sfazować. A chodzi o to, żeby płas był jeden w jednej płaszczyźnie, z jednej i z drugiej. Ręczna, ale precyzyjna robota. Ja uważam tak, bo na maszynie też można to robić. Ja czasami wstępnie tak robię, jeżeli wyprowadzam ostrze od nowości, no to robię to częściowo na maszynie, a później wykańczam i tak ręcznie do końca. I bierzemy, przyciskamy i takimi ruchami tutaj trzymamy wyżej, żeby sobie paluszka nie przejechać o w ten sposób. I jedziemy. I tu już widzimy, jak tu kolega zauważył, gdzie jest zbierane ostrze, czyli ona już nam tu fazuje samą krawędź nącą tutaj. To może znowu, przepraszam, zrobimy taką krótką przerwę dla widzów. Patrzcie, nasi kochani widzowie, po pierwszych kilku ruchach tylko tak na samej krawędzi, jeżeli dobrze widzę, zebrało nam, prawda? Tak. A dążymy do tego, żeby... Żeby po całym płazie tej krawędzi tnącej tu nam zebrało. Ta krawędź tnąca tutaj jest zbierana na samym końcu, gdzie nóż bezpośrednio tnie, a wyżej jest niezbierane. Więc musimy teraz pokombinować i zrobić na 17 stopni, bo żeby zaczęło nam wyżej brać. No i teraz co się dzieje? No jest różnica. Jest różnica. Jest różnica. Może jeszcze kilka ruchów i pokażemy widzom. Tak, tu przejedziemy sobie tak. I teraz 17, okazuje się, że na tym przyrządzie będzie dobrze ostrzyć na 17 stopni, czyli na tym otworze. Bo już zaczyna tu ładnie nam zbierać praktycznie po całym wcześniejszym wyprofilowanej krawędzi tnącej. No i tutaj, jeżeli ustaliliśmy, że jednak jest 17 stopni na krawędzi, bo pokazuje nam to marker, widzimy, gdzie zbiera nam diamencik, przyciskamy znowu paluszek i lekkimi, bez takiego dociskania, ruchami ostrzymy nożyk. On tu ładnie zaczyna zbierać i marker znika, ani wyżej nie bierze, ani za nisko, jest tak jak należy. I teraz co jest ważne, jeżeli lecimy daną gradacją, ostrzymy ten nóż, wyjmujemy sobie ten przyrządzik i patrzymy pod światło tutaj na samej krawędzi tnącej,
po całości powinien pokazać się takie odbijające światło wiór wywinięty. On powinien być równomierny po całej długości ostrza. Tutaj. No tak się przyglądam i... No, jest tutaj. On się wywija. Jak światło z tamtej strony pada, to nam go oświetla tutaj od tej strony. I go widzimy. I to jest czas na to, gdzie możemy odwrócić ten nóż na tą przeciwną stronę. Okej. Okay. No to będzie nam... I adekwatnie do wcześniejszych czynności robimy to samo. I robimy to samo, tą samą czynność, 17 stopni, bo tak nam wyszło. Lecimy dalej z ostrzeniem. Staramy się takimi dłuższymi pociągnięciami, to jak ktoś ma wprawę, to może troszeczkę tutaj krótsze, ale starać się takimi długimi pociągnięciami ostrzyć. I teraz znowu odwracamy nożyk i po tej stronie tak samo, jak wcześniej mówiłem, też powinien po całości ten wiór się, nam znowu wywinąć. I wtedy znowu możemy przejść na tą stronę drugą. I zmieniamy sobie na przykład gradację na drobniejszą, już tą wykończeniową. Jaką teraz masz? 600 tutaj jest. I lecimy to samo, co wcześniej. Wykańczamy ostrzenie. I po tej 600 też ten wiór nam się, że tak powiem, wywinie. On musi być. Wtedy wiemy, że jest zebrany materiał tyle, ile trzeba po prostu. Teraz jeszcze, żeby pozbyć się tego wywiniętego wiórka, tego mikro takiego wywiniętego wiórka, który się utworzył po tej 600, możemy zrobić sobie swój własny przyrządzik, kawałek sklejki bądź listewki, naklejamy skórkę milimetrową, powiedzmy, ważne, żeby była... Skórkę z czego? To jest skórka bydlęca. Może być to inna skóra, byle byłaby... że tak powiem, twarda, gładka i równa. Naklejamy na równą deseczkę, na klej jakikolwiek, żeby skóra trzymała się drewna. Nacieramy to pastą polerską grubej gradacji, tak żeby też to sprawnie, ładnie szło. I takimi ruchami, tylko już nie w stronę tutaj, że tak powiem, nie ostrzem w skórę, tylko od skóry. Trzymamy oczywiście kąt no nadany. Zdejmujemy ten wiórek dzięki temu. I ten wiórek zdejmujemy, on trochę potrwa, jeżeli jest nóż dobrze zahartowany i on się trzyma tej krawędzi tnącej, to go zdrapujemy, że tak powiem, no i wygłaskujemy te ostrze, wypolerowujemy je, co nadaje jeszcze większej ostrości i gładkości cięcia. Też staramy się trzymać, żebyśmy nie przegięli noża w ten sposób albo w drugą stronę, bo po prostu zaczniemy go tępić zamiast doastrzać tą krawędź. Tu jeszcze możemy narysować, żeby było jasne, o co w tym wszystkim chodzi, o tym trzymaniu tego kąta, który tnie tej krawędzi. Narysujemy ten nożyk w przekroju, czyli on tutaj ma płazy proste. Czyli narysujemy to jest góra, grzbiet. Później jest szlif, czyli to. On jest akurat w tym przypadku, nie jest wklęsły, tylko jest prosty. I krawędź tnąca to jeszcze jest tutaj jakby. Zaraz to dojedziemy tu. I krawędź sama tnąca jest tutaj. O, tu jest następny ten kąt. To jest ten sam kąt, na którym pracowaliśmy. I tutaj istotą jest tego kąta, żeby on był tutaj w płaszczyźnie prostej. O. Nie mogą być te kąty tutaj zaoblone w taki sposób, ponieważ ten nóż krótko będzie trzymał ostrość. On może nam golić włosy i tak dalej, my go tam na szybko podostrzymy. Ale tak, naturalnie się zaokrągli po prostu, jeśli tutaj będą wypukłe na przykład, prawda? Tak, i on nie będzie nam tutaj ciął, nie? Tak jak trzeba, tak trzymał długo ostrości, nie? Musi być sam kątnący w ten sposób wyglądać, o. Czyli taka prosta Czyli litera proste, fali. Proste linie, o, muszą być proste linie, cyk. Dlatego w terenie możemy sobie podostrzyć ten nóż, a jak wracamy, to go sobie porządnie wyprowadzić i ten nóż będzie dużo lepiej później ciął. Ja wiem, że to może wydawać się absurdalne, ale są czasem takie sytuacje, że ktoś ma dobry nóż i patrzy, o, ja w kuchni mam jakąś ostrzałkę do noży, taką, wiesz, kupioną gdzieś w markecie za parę złotych i ona jest taka super, bo
na reklamie było napisane na pudełku, że ona wszystko ostrze, tam nieważne jak się ten nóż tam ułoży. Masz jakieś doświadczenia z czymś takim? Mam doświadczenia, najczęściej to właśnie szlifierka. Nie? Kolega jest super fajny, on mi obiecał, że naostrzy, dają taki nóż, a później jest tragedia. Mówią, Marcin, pomóż, bo co tu z tym nożem zrobić? No i jest wtedy robota. Ale to nie o to chodzi. Są też przyrządy do ostrzenia, często w kuchni, takie rolkowe. No właśnie. Takie z widią obracaną, wkładają w ten nóż i ciągną. No niestety, jeżeli jest dobra stal i twarda, odporna na ścieranie, no to taka ostrzałka długo też nie wytrzyma. Czyli nawet stępiony nóż tak, prędzej tą ostrzałkę zniszczy tak, niż się naostrzy. Krawędź noca jest poszarpana wtedy, ona nie jest naostrzona prawidłowo. Już najlepiej to jest już nie brać takich ostrzałek, tylko wziąć sobie zwykłą listewkę, nakleić kawałek diamenciku, podostrzyć ten nożyk na szybko. Wtedy go tak nie popsujemy, jak sobie nie porysujemy tutaj tego płazu, bo wiadomo, tu będziemy starali się trzymać ten kąt. Troszeczkę go tam podostrzyć i można ciąć. A najlepszym rozwiązaniem są przyrządy, które trzymają kąt. To jest najbezpieczniejsza metoda dla początkującego i w ogóle później można cały czas tym ostrzyć, nie ma problemu. Nie musi to być taki przyrząd. Ważne, żeby ten przyrząd trzymał stabilnie kąt. No to powiem Ci tak, ja pierwszy raz widziałem taką technikę ostrzenia. Fajnie, że uporządkowałeś też te najprostsze metody ostrzenia. Tak. Co prawda ten nóż mam ostry, ale jeszcze jest kilka noży do naostrzenia, więc my się już z widzami żegnamy. Tak jest. Ostrzy swoje noże, tak jak Wam pokazywał Marcin. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że się to przyda. Przyda się. Dziękuję.